My Little Pony! My Little Pony! Ah! 3, 2, 1. Elo, elo, H2.0, siemanko ludziska, jestem Cichy Wuj. To jest kolejny odcinek z serii My Little Minecraft ze mną. Yeah! Bobby. Co? A! Ale was strollowałem! Dzisiaj nie darłem! Dzisiaj się nie darłem, tylko powiedziałem to szeptem! Gotek, przywitaj się! Siemano! Od razu uprzedzam, że oglądaliśmy się Stady Kapitana Bomby i pewnie wszyscy, co mają delikatne uszy, ich je zatkają, bo będzie mnóstwo wszyscy jesteście tępymi chujami. Tak, będzie dzisiaj mnóstwo wulgaryzmów. I uwaga! I zaskoczę was jeszcze jedną rzeczą. Nie dość, że mam kurde, wjebałem się do wody. Kurwa! Czemu ty tu nie topasz? Ej, bo mi się... Ej, coś mi się skoro... Panie kapitanie! To skurwa. Ej, czekaj, nie, bo mi się w klawiaturze coś skopało. A nie, bo ja jestem na F5 i jak idę do przodu, to idę do tyłu. No co, o, teraz jest okej. Okay. Patrz, skurwa lata. Napierdalaj. Tępy chuju. Wiecie co? Uwaga, zadanie dla wszystkich widzów. Niech przewiną sobie film na początek i liczą, ile razy Gotek powie tępy chuj podczas tego odcinka. Kto policzy wszystkie, dostanie ode mnie nagrodę. Narysuję mu, nie wiem, awatar. No, narysuję mu awatar albo jakiś tam obrazek. O, i mówię teraz 100% autentycznie. Sam będę liczył, więc nagroda warta ten. A teraz uwaga, co robimy, Maciek, w dzisiejszym odcinku? Bo dzisiaj, uwaga, co jest dzisiaj niesamowite? Dzisiaj mamy pomysł na... Dzisiaj mamy pomysł na odcinek. Kurwa, no co ty robisz? Zabiję jaskrubola. To jest jaskółka, idioto! To jest jaszcząb! Waleczny jak orł. No jak mogłeś? No... To był gołąb. Gołąb. Nasrał się na dachówkę. Maciek, co robimy dzisiaj? W kółko. Pixel arty. Tak! Zrobimy... Aj, w ogóle ten... Audacity mi się coś pieprzy i ono... Gdy ja mówię do mikrofonu, ono chamsko mi gościsza. I jeżeli będzie mnie jakoś dziwnie cicho słychać, to naprawdę nie mieliście mi tego za złe. Nie mam pojęcia, co z tym gównem zrobić. No to w sumie teraz możesz prosić widzów, bo niektórzy, wiesz, znają się na tym i ci mogą napisać w komentarzu. O, to też by się przydało. Dlatego dzisiaj będę, nie dość, że będziemy bardzo używać wulgarnych wyrazów, dzisiaj będziemy jeszcze bardzo głośno mówić. O, kotlet, dzięki. Znaczy ja będę musiał je głośno mówić, żeby... No, żeby mnie chociaż było słychać. I co? Dzisiaj w ogóle zrobię zajebisty pixel art, ale wam nie powiem, co to jest za pixel art, wy zobaczycie. Gontek, nie wiem. No ja kurde, tak przygotowałem się pod... No pod, wiesz, po co się przygotowałem, nie? No wiem, ale widzowie będą zgadywać w komentarzu, co to, bo ty nie powiesz, bo i tak ci pewnie nie wyjdzie. No i tak się wyjdzie. I tak ci nie wyjdzie, będziecie mogli sobie też obstawiać. O, i druga osoba, która prawidłowo obstawi, co zbudujemy, ale musi zgadnąć obie rzeczy, to... Chociaż nie, ja... Chamscy, dajmy pojedynczo. Dobra, ale nie, bo wszyscy... Ej, nie, bo wszyscy... Nie, na bank znajdzie się więcej osób, które zgadną. Wiesz, co? Jeżeli odcinek obejrzy 10 tysięcy osób, to wątpię, żeby wszyscy byli tak, żeby byli tak ślepi, żeby nie mogli dojrzeć o co. O, uwaga, kolejny tępy chuj, doliczajcie, skreślajcie w notesiku. Czyszczę oni. Ty im mówisz, kiedy mają liczyć, to jest sobie dziwne. Nie, znaczy nie, bo ja też tak trochę liczę, żeby ten, żeby, bo ja też chcę wygrać ten obrazek, ej. Ja ci awatara nie będę rysował, albo nie. Ja sam sobie go narysuję. To chodzi o... Aj, nie bij mnie, tępy chuju! Moje się nie liczą, to jest podpucha. I Gontek opowie teraz kawał, zanim zaczniemy. Było o Jezusie i prostytutce? Nie. No to słuchajcie. Dobra, chodź tu, bo to z pokazywania musi być. Chodź tu na tą sympatyczną polankę. No to pustynię chodź. Dobra, to jest nasza pustynia, to jest plaża pustynia, no. Ale czekaj, wezmę taki kadr, żeby to wyglądało jak pustynia. Kurwa, nie da się. Dobra. No to w każdym razie, na pustyni, znaczy po pustyni w sumie, jak się mówi, na pustyni idą sobie Jezus i prostytutka, nie? I nagle się spotykają, takie, prostytutka, o Jezus, a Jezus, o kurwa. Dobry żart, a ja mam też dobry żart. No dobra, patrz. Ale cię nie kameruję. No przecież ja siebie kameruję. Hehehe. Patrz, w łóżku sobie leży mąż i żona, no nie? Żona już dawno śpi, mąż to nie może zasnąć, no nie? Słucha jej tam i ona coś tam bełkocze przez sen. Ona tak,
O, Rysiek. A może tak, kurwa, kurwa, zdradza mnie z jakimś Ryśkiem. I tam pewnego dnia postanowił schować się w szafie, kiedy ona wiedziała, znaczy, kiedy on powinien być w pracy, czy tam gdzieś. I no, przypuszczał, że pewnie wtedy ten Rysiek przyjdzie i on weźmie ich, zdemaskuje. No i chowa się w tej szafie, patrzy przez dziurkę od klucza. Żona idzie do łazienki, wiesz, tam się pindrzy, wiesz, to na... Pięć. To na tapety, wiesz, jakieś ten, odwala się jak przyczepka na dożynki, w ogóle tak zajebiście. No i ona sobie myśli, no kurwa, zdradza mnie. I przychodzi... Mam okres. I teraz co było śmieszniejsze, mój kawał, czy to, co powiedziałeś? Nie, stop. Dobra, i właśnie dlatego lubię to nagrywać. Dobra, i kontynuując. No i przychodzi ten Rysiek. Wysoki, wysportowany, zajebisty garnitur, włosy na żel, no nie, okularki, taki, kurde, taka amerykańska szczęka, taka kwadratowa, uśmieszek. I on tak patrzy na tego Ryśka. No. No i wiesz, ona się kładzie na łóżku, Rysiek zdejmuje ubrania. Wszystkie najdroższe, najlepsze z najnowszej kolekcji, no nie. I on tak sobie się, kurwa, fajny ten Rysiek. Wiesz, rozebrał się, klata gladiatora, po prostu góra mięśni. Pirat. Co? Klata pirata. Cicho. No nie, facet normalnie aż błyszczy. Gość się tak myśli, no kurwa, fajny ten Rysiek. Zdejmuje gaci, półmetrowy kutas, no nie. On, no ja pierdolę, ale fajny ten Krzysiek. Rysiek. Rysiek. Ja nas nie pytam się o twoich partnerów. Jeszcze to potem mogę opowiedzieć. I ten. No i wtedy jego. Nie straj tą miesiączką. Najmniej dokończyć kawał, już prawie koniec. I w ogóle dzień się kończy. No i ta żona Ryśka zdejmuje swoje ubrania i wiesz, wyłożą te wałki tłuszczu, no nie? I ten gościu tak myśli. Kurwa, ale wstyd przed Ryśkiem. Ten zapłon. To jak zrobimy dzisiaj dzień kawał, to też mogę chyba powiedzieć. Który? Przerywa mnie? O pelikanach? A nie słyszałem o pelikanach, to opowiadaj. I to ja już idę budować mój pixel art, bo jest 7 minuta odcinka, jeszcze nic nie zaczęliśmy robić, tylko opowiadamy kawały. No w pizdu, tępy chuju. Haha, przejechał pociąg i zaczął pierdzieć, ale ten, mam wyciszony mikrofon, ponieważ Audacity wie lepiej, na jakiej poziomie głośności powinien być niż ja i tego pewnie nie słyszycie. Ja słyszę. No dobra, ale... to z ostatnio, jak chcieliśmy nagrać odcinek, to pan Bobacz kury wyprowadził. No, czujecie to, że kurczaki z mojego sąsiada, w ogóle mieszkam w mieście i mój sąsiad hoduje kurczaki i krowę. I te kury nas sabotowały. No i te kurczaki perfidnie mój mikrofon nagrał. A teraz nawet nie nagrywam, nigdy się drę do tego mikrofonu i to jest wkurwiające. A ja tak sobie normalnie, kulturalnie. Czekaj, idę po ten, po dirt. Dobra, teraz ja powiem kawał. No, a ja skoczę po dirt, bo zapomniałem, że nie mam rusztowania. To patrz, facet postanawia, że chce jakoś unieszkodliwić swoją teściową, nie? Tak, wpada do sklepu zoologicznego. Panie, są jadowite węże? Nie ma. A jadowite pająki? Też nie ma. A co jest, jak nic nie ma? Są pelikany. A one są niebezpieczne? No, potrafią zadziałać szkodnika w kilka sekund. Facet kupił dwa pelikany i udał się do domu, aby wypróbować nowy nabytek. Pelikany na stół! Pelikany rozwalają stolik w pył. Facet się cieszy, ale będzie jadka. Potem znowu. Pelikany na krzesło. Krzesło rozwalone w drobny mak. Nagle wpada teściowa do domu i krzyczy. Na chuj ci pelikany. No nie. O kurwa. Czekaj. O nie. Ej, aż ze śmiechu zapomniałem powiedzieć, co chciałem ja opowiedzieć. Boys. Ty, a słyszałeś kawał o... Słyszysz o wydymce? Nie, o tym. O cesarzu Neronie i igrzyskach? Nie. A chcesz go usłyszeć? No, ale to jest nie, stop! Zanim jeszcze odpowiem z pełną składnią i tak w ogóle uraczę się swoim talentem elokwentnym, to powiedz mi, czy to jest kolejny kawał, który trwa 30 minut, takim jak męczyłeś ludzi przy prysznicu na pyrkony? Tak. O Jezus.
Ale nie martw się, jest bardzo długi. Ty to mnie teraz pocieszyłeś. No wiesz, ostatni lisek opowiadał, no to jest kawał wyższej półki. Nie ma wyższych półek. No ale wiesz co, jak kiedyś mogę opowiedzieć kawał ostateczny. Znaczy? Co to był kawał ostateczny? O złotej rybce. No to był kawał tylko dla ludzi z Pyrkonu, nie możemy ich nie tak wiesz, Nie może. Aha, że czyli inni go. co słyszą. Dobra, dobra. To Jeżeli jest na taki. Pyrkonie, to nie słyszą kawału ostatecznego. Za rok dowiedzą się, jeżeli pojadą, a jak nie, to chuj. Jestem Maciek, niemiły. Maciek znowu przekleł, jeszcze wyzywa widzów. Zobaczcie jakich. Patrzcie, Chuje. patrzcie, patrz! O, jak wyzywa! Odpiszcie mu w komentarzu tępy chuj. Znaczy, że Maciek w nawiasie. Bo zaraz będzie, że mnie cisnął. I wiesz, ktoś tu przyjdzie sobie z filmu, znaczy z internetu, sobie patrzę, hehe, piszą tępy chuj. Ale Wszyscy tępy z chuj, ale internetu. tępy chuj z tego cichego wuja. I no, a tak naprawdę chodziło o Maćka Synku, i. uważaj, bo... No na Co? ban. Synku, uważaj, bo przyjdzie ktoś z internetu. Skurwam się. Przyjdzie ktoś z internetu mnie pobić. Wiesz Ej, co? czekaj. Ten pixel to będę robił 2,5 roku. Ale cię tnie. Bo on potrzebuje kółka, a ja kółek nie umiem robić, kurde. I Kółko jeszcze tym robię. bardziej... Słyszysz mnie? Tak. Maciek, zrób beatbox. Dupa! Bądź dupa. Dup, 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 dupa. Jest najlepszy beatbox ever. Jeżeli ktoś się nie zgadza, to pójmów w dupę. Patrz, jaki hej, jak hejtuję dzisiaj. Jaki niedobry, jaki brzydki, jaki gruby. Jesteś gruby. B. Ej, mamy tu komendę fly? Fly. Nie mamy tu komendy fly i Nie. nie oszukuj się, śmiaku. Ja? Ty! Ha, ja bym śmiał. Jezu! Słychać pociąg? Ło! Słychać Prawie. twoją stronę. O, pierwszy żart dzisiaj o twojej starej. Dobrze ci O idzie, Maćku. twoje. Żart to twoje. A wiesz, że ja. Albo nie. To powiedziesz Zobaczymy, kawał o co... gladiatorze? Nie! A dobra, teraz kochani, ankieta. Czy. Co to jest? Na razie zobacz. Czy tobie też to przypomina Murzyńskiego banana? Ej. Albo arbuza, to jest Murzyński Ej, to arbuz. jest. Ej, nie Maciek, nie wiem co ty chcesz zbudować. Zrób z tego arbuza, błagam cię. No nie, to nie będzie mój arbuz. To To musiał jest być kolor. arbuz. Nie po to tej wełny się nabarwiłem na takie kolory, żeby ci budować głupiego arbuza, pedał. No ale... Nardruto jakiś, kurde. Czekaj, no spaliłeś, ja chciałem się zapytać, co to jest widzów. Nic nie słyszeliście! Nic, żaden nie słyszał. To może mówię dobrze wstęp. Sobie poprawisz Zobacz, to, ja żeby... skończyłem. Gdyby to było na czas, to bym wygrał. No po prostu pisz jakiś szpetniaka. Nie, ja się nie zbudowałem. Zobacz, jak zajebiście buduję. Ło! A wiesz, co jeszcze zbudujemy? Dupę. Nie, to. Dupę. A ktoś mówił, żeby zrobić dupę, do której będzie wjeżdżała kolejka, to nie chciałeś. Zbudujmy chujowy loszek. Jaki? Chujowy. No nie, nie oglądałeś odcinka Kamienia Bomby, kiedy został wtrącony do chujowego loszku? Nie. I tam był jego Środa ojciec. Maroz, to mój Nie, brat. nie, dobra. Patrzcie jaki. O kurwa, ale chujowe. Ej, spójrz na mnie. O Boże. Ej, powiedz mi, to nie wygląda jak kółko, nie? Czy jakbym się teraz Wygląda, postawił? ej, dobrze ci idzie, Maciek. Tylko PC musiał zrobić teraz. Jak postawić go pod siebie? Czy po skosie w górę? Czy po lewo? Jak to zrobić, żeby było okrągłe? Lekko do góry, a potem długo w prawo i potem w lewo. Czyli, że tu i tu, tak? Tak, i teraz pędź w prawo. Środowa roz. To budy czas. To jest udy czas. 100 złotych, bierz. Jak je masz, to miej. Jak Jak więcej, to chcę, to jesteś jesteś zamożny. zamożny. Wchodzę w kantynę Jeszcze laser. do Podchodzę do lasce. kontuaru. Mieliśmy nie Wchodzę do śpiewać, wiesz? komparu. Dobra. Co Mieliśmy. dalej? Jeszcze dalej. Myk. Jeszcze dalej. Jo. Awans. Podchodzę do Jeszcze mogłeś. komparu. Ja się zgubiłem przy tym. Jo. Kurwa, no to jest arbus.
Ej, ale zobacz, Gotek, ja już skończyłem, mój pixel art jest najlepszy na świecie. Możesz sobie mówić. Co tam jesteś, Arbus, Arbusie? Ej, jeszcze tutaj tam zrobimy coś jeszcze. O, i to teraz jest zadanie dla widzów. Oni zgadną, znaczy nie, oni sobie wybiorą co ten, co tutaj mamy zbudować. To jest, my jesteśmy interaktywni z widzami, oni liczą ten. Co ty zrobiłeś? Zbanowali mnie. O, jaki biedak. Kubik, przyszedł się zbanować. Nie dostałem BC. Dostałem BC. Dostałem rompa. Ej, backroll doszedł, zobacz. Co? Krosy. Co więc znikły. O, jak przeskoczył. Nie wiem. Lagi masz. O. Ej, i w ogóle to się coś mówiłem, nie. Że... A, że no, do wygrania jest... ale nie, teraz serio mówię, że nie, ktoś ma liczyć liczbę wulgaryzmów powiedzianych przez Maćka, znaczy tylko słowo, tylko zwrot tępy chuj. Jeszcze tutaj sobie możecie wybrać i wielką ilością... Albo nie ilością głosów, coś co mi się najbardziej spodoba. To jest nasz program, więc ja mogę wybierać sobie co chcę. Tak, więc spośród komentarzy... osób, które coś zaproponują, wybiorę sobie to, co mi się najbardziej spodoba i nie ma tu żadnej demokracji. Ej, Maciek, ale zajebiście okrągłe ci wyszło. Co? Nie wiem, musiałbym zobaczyć. Ej, Gontek, ale cię chujowo to... słychać. No wie, internet mi zaczął się psić nagle. No to idź wypierdol psa albo Kaśka, żeby przestała ci kraść internet. Czekaj, zrobię restart neta szybko. Okej, to ja widzowie was zabawię... Au! Niesamowitą historią, kiedy Maćka nie będzie, opowiem wam... Albo nie, w sumie chodźmy się przejść, zobaczyć... Oddaliłem się od mikrofonu, sorry. No tak, dobra, Maciek restartuje internet. Czekajcie, postaram się naprawić problem ze Skype'ikiem. O, słychać Gotka, zajebiście. Powiedz Maciek, żelazko. Żelazko. Oj, zobaczcie go, zajebiście słychać. Czas też liczcie, przypominam, wszystko się liczy. O, coś się wjebałem w dziurkę. Jezus, jak ja to szpetnie zrobiłem. Brzydko w ryje są okrągłe. Ja ty nie pokierowałeś szpetnie, frajerze. Tak, jestem zły. I też możecie wybrać, kto zrobił fajniejsze. Melon Maćka czy mój Naruto? Specjalnie to zrobiłeś. No co za szpetna szmuta. A ja ci wierzyłem. No, też tak się dziwiłem, że za dobrze by mi poszło. Ej, nie, to ja dzisiaj... No idę... co za szpetno szpetno. Wiedziałem, że nie umiem robić kółek, a ty powiedziesz, że umiem. No nie wiesz. Nie. O Boże. Nie do kontuaru. Nie, tylko nie do kontuaru. Ej, zróbmy właśnie odcinek, pomysł na kolejny odcinek. Zbudujmy kantynę laser. Dobra. I las JIT export. Jak mam się dostać na górę teraz? Z tego brzydkiego czegoś. Dasz ci derta, to sobie zrobisz schodki, a potem je rozjedziesz. Ja na razie z wajony. Z dupy. Z dupy! Ej, śmieszne. Ej, ale wiesz co, jak w dobrych okolicznościach użyjesz słowa dupa, to wszystko jest śmieszne. Dupo. Dupa. Ogólnie humor fekalistyczny w odpowiednich momentach. Ale humor fekalistyczny panuje u nas zawsze. W ogóle zauważyłeś, że tu nie ma żadnych stworów? Dupa. No chyba nie dajesz pispula, nie? No nie, no to powinien być normal, co najmniej. Co najmniej? No bogato, co najmniej normal, panie, nie mnie spłakał jak sprzedawał. Wiesz, no na więcej niż normal to byśmy mieli trochę przejebane. Ej, no ale kurwa, no nie ma żadnych storyów, chciałem coś zabić i przecież panować skillem. Hardcore, no ale. To zabije to. Kormel. Ale to zrobiłem! Ale to było. Została dobre. Taka kubka gówna po tej owcy. Jeszcze jeden gówniany chowiec. Kurde, się wskoczyłem. Ej, Maciek, jest. Teraz cię pocisnę, okej? Okay? Patrz, jaki pocisk. Gówno! Dupo! Ale mi powiedział. Odejdźłem do kontuaru. Ale mu pan powiedział. Ej, ale... Ej, czekaj. Dostrzegłem coś...
w moim pixelarcie pewną anomalię. Nie mam OptiFine'a. Kurde, muszę podejść bliżej. Zobaczcie, że jego prawa ręka, która znajduje się po naszej lewej, Naruto, jest tak o kratkę wyżej niż ta po drugiej stronie, która jest krótsza. Anomalia w ryj. Nie, zgiął ją w łokciu. Jest dobrze. Maciek, to coraz bardziej wygląda jak arbus. Ale jest okrągły już teraz przynajmniej. Ło, jak ty to zrobiłeś? Zamknij ryj, bo ja wiem, że ty mi nie powiesz, że jest okrągłe. Ej, ale nie! Ej, nie, chujowo, popraw trochę z lewej. Co? Popraw trochę z lewej, bo tam jest chujowo. Nieprawda, sam jesteś. Ej, Maciek, zbliża się czas antenowy. No nie, jeszcze nic nie zrobiłem. Jakby. Jest 20 minuta, prawie 21. Typy, chuju, co mnie to obchodzi? Ja tu będę budował, nie ma, chcesz hajs z YouTube'a, to teraz baluj za ten hajs z YouTube'a. Zarób za ten hajs z YouTube'a, ja tu pracuję. Zarabiam na hajs z YouTube'a. Zarabiaj na ten hajs z YouTube'a. Widzicie, on dostaje hajs, a nic za te odcinki. Ja teraz muszę robić tu za mną. O, kto się fajki kupił? Arbuz. Ja tu muszę arbuzy robić. Arbuz. Się starać. Widzicie? Nic za darmo nie ma. Nawet arbuza w tych czasach nie ma za darmo. Hehe. O, czekaj, anomalia. Analia. To wiecie co, kochani, z racji, że i tak będę już kończyć, bo zazwyczaj czas antenowy to jest co? 25 minut. W ogóle nie. Ale wiesz co, pierwsze odcinki Macieku raz to były takie jebitnie drugie, to długie one były, najdłuższy to był chyba z 45 minut, wiesz o tym? No co? Na pewno chyba któryś, że był timelapse zrobili, on taki piękny. No ale nie, on trwał 45 minut, w ogóle nie wiem na jakiego chuja robiłem coś tak długiego, czemu tego nie podzieliłem. Ja pamiętam, że kiedyś nagrałem odcinek z Lola, oddech, gościu. 55 minut w HD wrzucanie to jest dużo. O, i tutaj, czekajcie, bo mam jeszcze wam do przekazania jedną rzecz, to czekajcie, zrobię takie ujęcie, że... Jesteś gejem. Nie jestem. O, i że Maciek buduje swojego arbuza. Cześć, pestek nie zrobiłem. No, dorób pestki. Ja spadłem. Co za idiota. Bo uwaga, kochani. Wykorzystując to, że My Little Minecraft cieszy się, no i to jest chyba jeden z lubiejszych przez was serii, a tych serii są trzy. Która jedna jest zawieszona, bo przecież nie ma nowego sezonu Kwadratowej Masakry, więc są dwie. Więc jest jedna. Więc teraz jest jedna. Patampony chyba tylko masz. No i od czasu do czasu My Little Minecraft, ale że Patampony. Wiem, że My Little Minecraft lubi się oglądać i będzie trochę was więcej niż na Pataponach. Mam do przekazania info. Jeżeli bo ja Maciek... jestem. No właśnie, jeżeli Maciek pozwoli Jonasz, mi to... Jonasz. Co ty robisz? Śpiewam. Jonasz. Nasz, hej, hej. Zawsze jak taki twórczość Grecjana Rostowskiego. Jonasz, nasz, hej, hej. Maciek, hej, hej. My Little Minecraft, hej, hej. Hej, hej, hej. Moja stara. Hej, hej. Jaka beka. Prawie bym umarł. Jak we wiadro. Taka beka, że aż wiadro. Luz jak Jezu. Zobacz, jak to... Chujowo. Ale jest okrągłe. No właśnie. To już mnie nie bawi, bo jest okrągłe. No rób te pestki, a ja kończę. No jest długo. No, teraz po co ja przybiegł stąd? No nie wiem, chciałeś zobaczyć. No. No wracając do tego, że więcej was to usłyszę o tym niż patapony, to ten, mam do przekazania wam jedną rzecz właśnie. Patapony. W porównaniu z, no nie wiem, jakimś pół roku, oglądalność na YouTubku drastycznie spadła. Bo ci nie mówi, bo mnie nie ma. No bo nie ma Maćka. I znaczy, nie no, to jest wina tego, że mi się nie chce nagrywać czasem, jemu się nie chce i ogólnie było wrzucane nieregularnie i to wpływa w ten sposób. I trzeba, jest chujowo i trzeba podbić oglądalność. I właściwie teraz tak... Więcej rasistowskich kawałów. Wiem, że właśnie i teraz do czego zmierzam, Maćku, bo na moim Raybooku mam zamiar dzisiaj, ale dzisiaj nie będzie filmu, będzie on ten. Więc gdy już obejrzycie ten film, ten post, o którym mówię na Facebooku, on jest bardzo ważny, jest... Będzie już wczoraj wtedy. No, będzie już wczoraj, więc wejdziecie sobie na mojego Facebooka, ci, którzy powiedzmy regularnie go nie przeglądają albo mnie nie lakują, będą mieli okazję mnie zalajkować i w ogóle. Zamieszczę tam jakiś taki post, w którym będziecie mogli się wypowiedzieć, co byście chcieli zobaczyć na kanale, co zmienić i tak dalej.
I byśmy potem wprowadzili to w życie, żeby ogólnie oglądalność z powrotem wzrosła. I wiecie, wrzucałbym wtedy, zrobiłbym powiedzmy jakiś plan, że w niedzielę My Little Minecraft, sobotę Patapony, też tak kiedyś było. I powiedzmy w tygodniu jeszcze bym dojebał jakimiś seriami i byście mogli zaproponować co chcecie albo co zmienić i tak dalej. Wydaje mi się, że to chociaż w pewnym stopniu może poprawić. Robisz te pestki? No. No, więc... Czekaj. Czas antenowy się zbliża, Maćku. Dokończysz poza wizją. Pokażemy w następnym odcinku. Czekaj, tu jest, tu było 9. To tu 9, to już mogę ciąć, czy jeszcze nie ciąć? 9. No, więc wracając... Dobra, nie, no to w sumie było to, co wam chciałem powiedzieć. I to było 100% serio. I teraz jeszcze przypomnienie. Nadal trwa konkurs na liczenie wulgów, który mi rzucił dzisiaj Maćku. Maćku, czemu będziesz o mnie tak gadał w głupi sposób? Nie. Maćku! Ten kto wygra... O właśnie, jeszcze może ten. Na program przywrócenia oglądalności bym ten zajebał jeszcze jakimś konkursem, bo w sumie mam dość dużo kluczy z jakichś humblów, których nie poaktywowałem, jakieś tam ten... To daj mi. Właśnie tobie nie dam na konkurs, wiesz. To są aspetne szyby. Ale nie, mogę ci dać Crazysa, bo mam na przykład 2 Crazysy. Tak, przeszedłem, nie chcę mi się. No, ale no na przykład będzie do wygrania Crazys 2 chyba, mam jakieś Dead Space i inne syfy. No to mogę powrzucać i byłby jakiś tam taki biedacki konkurs z grami, które nie są w sumie jakieś drogie, ale zawsze, no nie? No. Ale do wygrania zaliczenie wulgaryzmów, który mi rzucił dzisiaj Maciek, znaczy mówię tylko tutaj o zwrocie tępy chuj. Maciek zaprezentuje. Dokładnie. Do wygrania jest rysunek ode mnie dla tej osoby, która się doliczy tego, a jeżeli powiedzmy doliczy się kilka osób, to nie wiem, będę robił wyliczankę w komentarzach spośród osób, które powiedziały poprawnie i po prostu zrobię wyliczankę. Nie będę tego dokumentować, po prostu wezmę pierwszą lepszą osobę i już, ponieważ jestem zajebiście niesprawiedliwy i jeszcze możecie napisać, co byście chcieli zobaczyć tam, czego pixel arta. Nie musi to być koniecznie związane z Naruto czy Arbuzem, ani nami. Znaczy w sumie nas z nami mogłoby być. Nie wiem, czemu tego nie zrobiliśmy. No w sumie dobra. Nie, no zrobiliśmy, mamy domki takie. Ej, to w sumie jest jedyna rzecz, która no chyba wyszła poza mostkiem. To jest chuj Inga, no bo nie mam pomysłu, jak to zrobić. Boże. Dobra, nie, Maciek, żegnamy się. Już to skończyłem, jest, wymyśliłem już jak skończyć. Szybko będzie, myk, gościu. Maciek, krótka, z pół godziny piłka. Już będzie trwał ten odcinek, ty wiesz ile to jest czasu, nikt tego nie krótka obejrzy. Piłka. Nikt, kał na shortach, kał na shortach. Nikt tego nie obejrzy. Kał na shortach, na pewno w tym momencie może być. Ty wyjąć. Masz kał na shortach. Mam, dlatego patrz. Co to kurwa mówisz? To jest Arbus, wszyscy o tym wiemy. Z chujowy Sharingan, czekaj. Już chyba wiem jak to będzie wyglądać. To jest największe osiągnięcie mojego życia. Sharingan! Huringan. Taki miał ty, Kakashi. To wojownicy Kutang Klanu taki mają. I Kakashi też. Dobra, Maćku, skończyłeś, jest przepiękny. Pojaż, jeszcze go nie widziałem. O ile chuj może być przepiękny. Mój marzy. O Boże. Ale nasza. No, i to jest prawdziwy Huringan. No i dobra, Maćku, jakieś słowo zakończenia? Tępy chuj! No, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, starajcie, grajcie koblistowna, zajadajcie. Trzymamy się, ramy się, więc się nie zesramy. Jestem cichy wuj, był znowu Maciek, to był kolejny odcinek My Little Minecraft. Bo waszą pracą domową jest napisanie czego co tam chcecie tam i wejście na Facebooka, ponieważ ten post jest zajebiście ważny. Więc dobra, ktoś jeszcze? Wbijajcie na mój kanał, bo będę robił z powrotem i będę robił ludziki z pastelinem. Dobra, pastelina, więc wbijajcie na kanał Maćka i oglądajcie cosplaye, jak robi ludziki z bazyliny.